Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj chciałbym się troszeczkę pozachwycać Bugatti Veyronem, którego mamy dostępnego w Worldzie za zrobienie punktów osiągnięć, zdobycie ich w ilości 5000. Ja zdobyłem go z kodu i dużo osób dostało właśnie Bugatti Veyrona z kodu. Dużo Polaków właściwie, bo dostaliśmy po prostu taką możliwość od koordynatora. I no jest to... Spędziłem w ogóle w tym samochodzie, za kierownicą tego samochodu, nie wiem, ze 2 godziny, może trochę dłużej. I powiem wam, że jeździłem głównie klasówki w klasie S z tego powodu, że po prostu jest tam dużo graczy, z którymi można było sobie porywalizować na naprawdę wysokim poziomie, wysokich obrotach, jak to się mówi po ludzkowemu. I powiem wam, że naprawdę zakochałem się w tym aucie. Nie dlatego, że jest to najdroższy właściwie wóz w grze, ale nie jest to nawet najlepszy wóz w grze. Moim zdaniem F1, McLaren F1 jest lepszy pod względem tego, że jest po prostu szybszy. Ale ten samochód nie jest taki sztuczny jak McLaren F1. McLaren F1 prowadzi się aż za łatwo, a Bugatti Veyron czasami gdzieś go tam zarzuci. Nie ma takiego łatwego prowadzenia. Przyspieszenie jest naprawdę spoko. Nie jest też znowu jakieś koksiarskie. Jak widzicie, zdarzają się jakieś dziwne sytuacje jak teraz. Ale ten samochód dzięki temu posiada swój urok. Jest to wóz, myślę, że bardzo podobny do tych pierwszych samochodów, które wychodziły po prostu do Worlda, jak nie wiem, Subaru Impreza, WRX STI czy Corvetta Z06. Oczywiście jest znacznie lepiej pod względem osiągów tutaj, ale chodzi mi o fakt, że ten samochód ma, powiedzmy, taką swoją stworzoną duszę w Worldzie. Świetnie się prowadzi. Natomiast ma no troszeczkę problemy z... Ja wiem, czy to są problemy. To nie są problemy, to są po prostu takie... takie są możliwości tego samochodu, takie są jego parametry, taki jest jego charakter, tak? Że gdzieś tam go zarzuca, coś się z nim dzieje i możemy przez to stracić prędkość albo przegrać nawet cały wyścig. Ale to nas tak naprawdę, to mnie przynajmniej, naprawdę jara w tym samochodzie, że mam tą świadomość, że jeśli coś spieprzę, to niestety przegram. A w F1 zawsze na każdym zakręcie doganiam przeciwnika o sekundę albo i więcej. Więc jaka to jest przyjemność z jazdy, jaka frajda, tak? Jak praktycznie każdy mecz, każdy wyścig mamy wygrany w kieszeni, a trzeba naprawdę nieźle się starać, aby tamtym samochodem na zakrętach po prostu coś zepsuć. No ale dobra, Bugatti Veyron, no żeby nie być gołosłownym, ja się przejadę może na jakiejś klasówce. Mamy tutaj bardzo fajną klasówkę, którą bardzo lubię, jest to Park Bondary. Jeździłem na niej oj bardzo dużo, robiąc właśnie klasówki w klasie S. I do tej pory nie udało mi się ich nawet ukończyć, wiecie. Trwa to jeszcze. Bugatti Veyronem wygrałem też naprawdę sporą ilość tych klasówek. I czasami nawet udawało mi się wygrać bez power-upów, chociaż teraz powiem wam, że tych power-upów używam bardzo dużo, ponieważ i tak niedługo gra zostanie wyłączona, więc warto by było je sobie chociaż w jakiejś tam części wszystkie zużyć, większość. Mam tutaj 220 wygranych wyścigów na 250. Dzisiaj pewnie nie uda mi się wygrać wszystkich, na pewno nie uda mi się wygrać wszystkich, ale taką mam wielką nadzieję, aby zrobić to przed wyłączeniem gry, co jest z tym samochodem jak najbardziej realne. Nie dlatego, że jest nim może ciężej wygrać, ale dlatego, że ja mam większą ochotę nim grać, mam większą ochotę się nim ścigać. Kurde, tutaj nie ma po prostu żadnego gracza. Wszyscy w ogóle teraz grają Team Escape'y. Nie wiem dlaczego. Team Escape'y zawsze były dla mnie nudne. Ja wiem, że są teraz eventy różne, tam na jakieś zdobywanie części i tak dalej, ale Team Escape'y są tylko i wyłącznie, jak dla mnie, do zdobywania kasy. Tutaj mamy klasówkę, jeszcze sprint, zobaczymy, czy kogoś tutaj znajdzie. Nabijamy kasę na tych ucieczkach drużynowych. Kurde, zobaczcie, nie ma graczy. No tak, jest trochę późno. No i mamy tutaj Park Bondary. Moim przeciwnikiem jest Koenigsegg CCXR. Moim zdaniem jeden z lepszych samochodów do tej trasy. I mi się nim naprawdę fenomenalnie tutaj jeździło.
I też sporo klasówek nim nawygrywałem. Lepszy jest od Agery na tą trasę i nawet lepszy od Pagani Zondy Cinque, z tego powodu, że on nie traci prędkości, nie ryje tak jakby przodem o asfalt, gdy skaczemy, gdy są jakieś tam małe wyskoki, których naprawdę na tej trasie nie brakuje. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Bugatti Veyron ma to do siebie, że gdy już użyje nitra, to potrafi długo, długo trzymać prędkość gdzieś około 320 km na godzinę. A tutaj właśnie tego samochodu jest to, że nawet powyżej, nie wiem, tam 350 km na godzinę on dalej przyspiesza. Nie jest to przyspieszenie aż tak dobre jak do 300 km na godzinę, ale naprawdę zbiera się świetnie i jest to odczuwalne. Jest to odczuwalne, że ten samochód podtrzymuje jakby tą prędkość powyżej 300, grubo powyżej 300 km na godzinę. Maksymalną prędkością teraz, bez używania nitra, dla mojego Bugatti Veyrona jest gdzieś chyba 370 albo 375 km na godzinę. To jest świetna prędkość maksymalna na częściach wyścigowych. Obejrzyjcie sobie poprzedni odcinek właśnie z Need for Speed World, gdzie tuningowałem sobie tego Bugatti Veyrona. I zobaczycie, że wcale nie włożyłem jakichś nie wiadomo jakich części, chociaż uważam, że wyścigowe części największy dają impet do osiągów z tych wszystkich części, jakie mamy dostępne w tej grze. Bardzo mi się spodobał ten samochód, naprawdę. Ja robiąc jego przegląd jakiś czas temu, pożyczając konto Jobka, to był właściwie jedyny taki manewr zrobiony przeze mnie, czyli pożyczenie konta, aby zrobić przegląd, bo ten samochód był niezwykle rzadki jeszcze z 2 lata temu, no to gdzieś tak wtedy się pojawił. Był niezwykle rzadki i ja wtedy nie podejrzewałem, że zdobędę kiedykolwiek ten wóz, z tego powodu, że uznałem, że robienie tych wszystkich achievementów po jakimś czasie zrobi się dla mnie po prostu nudne, a samochód nie był dla mnie aż tak przekonujący na tamtym etapie, żeby go zdobyć. Natomiast przez te wszystkie, powiedzmy, lata, miesiące bardziej, coraz to zdobywałem nowe samochody. Po prostu mój garaż zapełnił się właściwie całą listą samochodów, jakie są dostępne w grze. I brakowało mi tego jednego. I tak pomyślałem, że fajnie by było jeszcze raz się nim przejechać. Fajnie by było go zobaczyć, poczuć na trasie po prostu. Zasiąść za kółkiem tego Bugatti Veyrona. I o, goleś się jednak wykruszył. Nie wiem czemu, szkoda. Bo no nawet, no, nie wiem, no tak nie za dobrze mu szło, może gdzieś tam się rozwalił. Chciałem sobie właśnie zasiąść za sterami tego samochodu. Może pokażę wam w jednym miejscu, gdzie można dość fajną średnią prędkość podnieść na tej trasie. I to jest tutaj na rondzie. Używa się po prostu nitra zaraz po wyjściu za tym ostrym zakrętem tutaj. Uwaga, próbujemy. I Bugatti mój ma 300 km. O, skusiłem. Gdybym nie zahaczył tych drzewek, miałbym gdzieś tutaj, w tym miejscu, 320 km na godzinę. Nie jest to zbyt dobra prędkość, bo trzeba troszeczkę przyhamować, aby dobrze wejść w zakręt. Natomiast utrzymywanie takiej prędkości przez dłużej niż sekundę daje świetne rezultaty, jeśli chodzi o podnoszenie prędkości średniej, na której nam najbardziej zależy, jeśli chcemy wygrać lub uzyskać lepszy czas. 342 km na godzinę. Skille. Mam tutaj moc katapulty, siła kolizji wymaksowana, moc nitro 32% i działanie doskonałego startu 4-sekundowe. No i mamy kolejny wyścig, Stadium and Highway 99, nie 201. Moim przeciwnikiem jest Lamborghini Aventador, no i zobaczymy, jak mi pójdzie. Mój Bugatti Veyron potrafi osiągnąć 408 km na godzinę, raz jechałem nim nawet 412. Na nitrze oczywiście, bo sam takiej prędkości osiągnąć nie da rady. Ale zobaczcie, ja nim naprawdę długo jeździłem i powiem wam, że doszedłem do wprawy, jeśli chodzi o prowadzenie. Ja naprawdę nie chcę tutaj wkładać żadnych innych części, nie wiem, typu profesjonalnych albo ultra, bo boję się, że pogorszy się, nie wiem, pogorszą się osiągi, pogorszy się przede wszystkim prowadzenie, sposób, w jaki ten samochód się teraz zachowuje.
po prostu bardzo mi się podoba, jak on teraz jeździ i nie potrzebuje właściwie żadnych innych modyfikacji. Udaje się bez problemu wygrywać z przeciwnikami, chociaż może teraz są tacy słabsi, podejrzewam, że wielu z was, gdyby grało ze mną, osiągałoby dużo lepsze wyniki niż moi przeciwnicy, z którymi teraz mam do czynienia. I zresztą daliście mi o tym znać, kiedy sobie jeździłem właśnie z wami w Wordzie, na Multiku, na Privach, a chyba przedwczoraj jakoś tak. I po prostu, no, było ciężko, ale dobra, spróbujmy osiągnąć prędkość maksymalną, pokażę wam, żeby nie być gołosłownym, że osiągamy tutaj 400, uwaga, 403, ale możemy jeszcze spróbować raz. 408-409 km na godzinę osiąga Bugatti Veyron na tym tuningu, a części mam tutaj chyba tylko i wyłącznie wyścigowe, ale sprawdźmy, nie, są opony Ultra, jest chyba Turbo Ultra, ale reszta to są wyścigówki, aha, jeszcze jest profesjonalne zawieszenie, czyli można powiedzieć, że takie średnio lepsze są te części. Tutaj mamy zielone opony, może one tak sprawiają, że to prowadzenie jest takie ciekawe. O, tutaj właśnie ktoś jest też z bety, zobaczcie. Fajnie, fajnie spotkać takiego gracza. Szkoda, szkoda właśnie, że Worda wyłączają, no naprawdę się nie spodziewałem. Tym bardziej, że teraz strasznie mi się spodobał ten Bugatti Veyron, ale myślę, że jeszcze przez te ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie istnienia tej gry zdążę się tym samochodem właśnie nacieszyć tą grą i tą rozgrywką na tyle, że zdąży mi się ten samochód po prostu znudzić. No i moi drodzy, pojadę sobie jeszcze na koniec to nieszczęsne Most Wanted. Niestety dobieranie tutaj wyścigów nie działa, tylko wysyłam je cały czas na Team Escape'y w zależności od tego, jaką klasę samochodu posiadam. No teraz posiadam klasę S, czyli Bugatti Veyrona, więc dobijam je do Most Wanted, ucieczki drużynowej Most Wanted. I jest to chyba moja ulubiona ucieczka drużynowa, więc sobie raz pojedziemy. Pokażę wam zresztą moją ulubioną jakby nitkę, którą zawsze podążam, jeśli nabijam sobie kasę w Wordzie i po prostu tutaj sobie jeżdżę. Po prostu jest to chyba najszybszy Team Escape moim zdaniem. I zdobywa się tutaj sporo gotówki, tym bardziej jeśli się ma mnożnik, jak ja teraz. Mnożniki gotówki możecie sobie teraz aktywować za darmo właściwie. Tak samo jak ubezpieczenie samochodu. Aż do końca gry. Do 14 lipca niestety. No ale słuchajcie, jeszcze mamy cały maj, cały czerwiec tak naprawdę. Na pewno jeszcze zdążymy się nacieszyć Wordem i pograć jeszcze raz, nie raz razem po prostu. Także spokojnie. Ja na pewno zdążę się też nacieszyć Bugatti Veyronem. Ja jakoś też specjalnie, to nie było tak, że ja marzyłem o tym, aby mieć Bugatti Veyrona. Ja wiedziałem, jak on jeździ mniej więcej i jeździłem nim po prostu krótko, żeby dobrze stwierdzić, czy jest to taki samochód dobry czy słaby. Oczywiście mogłem po takich testach moich stwierdzić, że ten samochód jest gorszy na przykład od F1 i w wielu przypadkach również gorszy od Pagani Sondy Cinque. Natomiast nie wziąłem pod uwagi feelingu z jazdy, która ma dość spore znaczenie właśnie przy samochodach tego typu, które po prostu staramy się zdobyć w Wordzie. Staramy się, nie wiem, kupić, dążyć do nich, jakoś zarobić gotówkę na nie. I ten feeling z jazdy, jak mówię, i przez cały właściwie odcinek teraz w tym samochodzie jest bardzo dobry. Tym bardziej, że spędziłem w nim trochę czasu ostatnio i naprawdę wiem, co mówię. I osoby, które posiadają ten samochód, myślę, że podzielają moje zdanie, chociaż każdy ma oczywiście inny gust. Niektórzy lubią bardziej przyczepne samochody, ja wolę bardziej kapryśne. F1 jest super przyczepnym samochodem i jak dla mnie ten wóz jest po prostu zbyt nudny, prawda? No dobra, tutaj już właściwie chyba połowa tej trasy, a przynajmniej najnudniejszy i najmniej co oni tak tam umierają z tyłu? Najnudniejszy, najmniej ciekawy fragment tej trasy jest już za mną. I teraz włączamy się w ruch na autostradzie i jedziemy ostro. Proszę, blokady nie ma. Jednej. W ogóle nie ma blokad. Pięknie, no to jedziemy! Zbugowało się coś, jak to w Wordzie.
i możemy sobie pędzić. Za mną jest CCX, prawdopodobnie wersja z achievementów. Teraz można sobie odebrać niezliczoną ilość Mazd Speed 3 u dealera samochodowego. Ja sobie ich odebrałem dwie, bo więcej mi właściwie nie potrzeba, ale równie dobrze można sobie ich odebrać 1000. Chociaż jaki tego sens jest, prawda? Kody są teraz rozdawane na F1. Ja wam zresztą na końcu tego filmu mogę podać kilka kodów na F1, więc jeśli chcecie, to po prostu doczekajcie do końca. Na czacie za chwilę wpiszę po tej ucieczce drużynowej, nie wiem, ze 2-3 kody. Ja te kody ogólnie teraz rozdaję na F1, grając w Worda, czyli spotykam jakiegoś tam gracza, nawet często właśnie z Polski, ale czasami zdarza się, że gdzieś kogoś tam z Multika spotkam, kto ma tam, nie wiem, jakiś bardzo słaby wóz, a chce sobie pograć, wypróbować coś tam. No i tak mi się miło robi, jak on mi po prostu dziękuje z obcego kraju, mówi, że fajnie, że w końcu pojeździ tym samochodem. Po prostu fajnie, jeśli komuś się zrobi miło, no nie? Jednego kolesia tam złapali, widzę. No i nie wiem, czemu oni się tak dają. Może powinienem troszeczkę poczekać, czy coś. 3000 km ma. Zaraz powinien mnie dogonić. Oj, zaraz ja będę miał problemy. No nic, będę patrzył na jego licznik metrów. Jak się zatrzyma, to wtedy użyję uniku awaryjnego. Ale tutaj nie powinien mieć problemów, bo tutaj te radiowozy nie są aż tak uciążliwe jak wcześniej. Niestety nie posiadam już kodów na Bugatti Veyrona. Te kody się po prostu bardzo szybko skończyły i ja już ich nie dostałem, żeby rozdać po prostu ludziom. No ale mam na F1, jeśli ktoś tam nie ma, to... No i też dlatego rozdaję w tej grze, żeby osoby, które już mają F1, nie zabierały tych kodów dla siebie. A żeby miały też osoby, które nigdy nie jeździły tym samochodem i chciałyby sobie go przetestować. Także z myślą o tym też rozdaję je w grze. Po prostu patrzę sobie do garażu, czy koleś ma F1, czy nie ma. No dobra, no to wpiszmy sobie kilka kodów. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. 4. Możecie sobie wejść już do world.needforspeed.com i tam wpisywać kod. 4GMQ XZJE KZE9 Y26M. Tak wygląda kod na F1. Nie wpiszę go tutaj w zawodach, bo zaraz ktoś go zdeponuje. Ale możecie sobie zobaczyć, nie wiem, czy to jest widoczne. W każdym razie, jeśli ktoś nie może przeczytać, może posłuchać, jak seplemie od początku. No i obiecałem, że będą 2 kody, więc wpiszmy jeszcze jeden. Niech to będzie D8MG. Oczywiście dajemy myślniki A4NA D5XA VTRQ. I tak wygląda kolejny kod na kolejnego McLarena F1. Moi drodzy, no cóż, Bugatti Veyron okazał się naprawdę świetnym samochodem. Jeśli komuś udało się go zdobyć z kodu, jak mi, powinien się naprawdę cieszyć, bo... No, chociaż, no tak jak mówię, to jest preferencje, to są gusta różne. Każdy ma inny gust odnośnie samochodów. Ja bardziej lubię właśnie takie jak Bugatti Veyron. On fajnie skręca, ale też jest kapryczny. Co lubię. I dosyć ciekawie przyspiesza. Co też lubię. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w Need for Speed World. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.